kompleks gmachów sądowych zwany miasteczkiem prawnym. Z lewej budynek arsenału. Skała Bok nad rzeką Alzette. W 963 roku książę Zygfryd wybudował tu zamek i tę datę uważa się za początki Luksemburga. Brama Trewirska z okresu średniowiecza. Most Passerelle z 1861 roku. Centrum Kultury w dawnym opactwie benedyktyńskim. Wielkie Księstwo Luksemburg ma 2586 km2 powierzchni i liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców. Dzielnica Grund, czyli Dolne Miasto. Siedziba Izby Deputowanych. Parlament Luksemburga jest jednoizbowy i liczy 60 członków. Pałac Wielkich Książąt. Oficjalna rezydencja książąt Luksemburga. Neobarokowy Pałac Miejski. Fryz nad balkonem przedstawia przyznanie praw miejskich Luksemburgowi w 1244 roku. Na Placu Konstytucji wznosi się 21-metrowy pomnik pamięci, zwany potocznie Złota Pani. Fontanna u stóp katedry Notre Dame. Kościół został wybudowany w 1621 roku w stylu neogotyckim. Do rangi katedry został podniesiony przez Piusa IX w 1870 roku. Charakterystyczną cechą katedry jest jej czarna wieża. Wykonana w XVII wieku z drewna lipowego, Madonna z Dzieciątkiem Pocieszycielka Strapionych, do której przybywają liczne pielgrzymki. W katedrze jest pochowany Jan I Ślepy, znany również jako Jan Luksemburski. Był on między innymi królem Czech oraz koronowanym królem Polski w latach 1310-1335. U stóp pomnika wielkiej księżnej Szarloty protestują Irakijczycy. Kościół świętego Michała, najstarsza istniejąca świątynia w mieście. Już w 987 roku w tym miejscu została zbudowana kaplica zamkowa. Obecny wygląd kościoła pochodzi z 1519 roku.